Dzień dobry, Sławomir Jeneralski, wiadomości. Jan Paweł II ma lekką grypę i dlatego nie odprawił dzisiejszej mszy świętej na krakowskich Błoniach. Cały dzień spędzi w rezydencji arcybiskupów krakowskich. Tuż przed mszą świętą na Błoniach informacje o chorobie papieża podał rzecznik Watykanu. Od wczoraj wieczorem Ojciec Święty ma umiarkowaną gorączkę. Utrzymuje się cały czas poniżej 38 stopni. Z tego powodu jego osobisty lekarz doradził mu odwołać wszystkie spotkania zaplanowane na dziś. Ojciec Święty pozostanie cały czas w rezydencji krakowskiej. Zastosowano typowe leczenie w przypadku grypy, ponieważ ta hipoteza jest obecnie najbardziej prawdopodobna. Ojciec Święty był zawiedziony, jak łatwo sobie wyobrazić, ponieważ jest w swojej byłej diecezji, która obchodzi jubileusz tysiąclecia. Bardzo chciał odprawić mszę dziś na Błoniach, ale niestety musi pozostać w rezydencji cały dzień. Jeśli chodzi o plany na następne dni, będę Państwa codziennie rano informować o wszelkich zmianach i o rozwoju sytuacji. Z naszej strony mogę powiedzieć, że nie ma żadnego powodu do obaw. Choroba została zdiagnozowana jako lekka, jako typowy przypadek grypy. Gorączkę zauważono wczoraj po południu, ale Ojciec Święty koniecznie chciał dalej realizować program. Wsiadł do helikoptera, poleciał do kolejnego miasta i tam przewodniczył nabożeństwu, mimo iż wiedział, że ma gorączkę. Później około 10 przyjechał do Krakowa i położył się do łóżka. Ojcem Świętym opiekuje się jego osobisty lekarz, profesor Budzonetti, który zawsze jest przy nim i wszędzie z nim podróżuje. Jak powiedział rzecznik Watykanu, Jan Paweł II cały dzień będzie przebywał w rezydencji arcybiskupów krakowskich na placu przed rezydencją. Jest Katarzyna Kalenda-Zaleska. Jestem tutaj już od chwili, gdy tylko z kurii nadeszła informacja o przeziębieniu Ojca Świętego. Na plantach wokół kurii, wokół placu przed kurią gromadzą się już tłumy krakowian. Przyszły osoby, które były na mszy na Błoniach i usłyszały wypowiedź biskupa Nycza. A teraz na Państwa ekranach widzą Państwo wjazd do kurii, ale proszę się nie denerwować, nic się nie dzieje. To z mszy na Błoniach przyjechał orszak papieski i wszystko jest w porządku. Przyjechali biskupi i kardynałowie, którzy w zastępstwie Ojca Świętego odprawiali mszę na krakowskich Błoniach. A tak jak mówiłam, w okolicach placu przy kurii gromadzą się tłumy krakowian, dochodzą do mnie już śpiewy. Ludzie śpiewają Abba Ojcze, śpiewają ulubioną pieśń Ojca Świętego Barkę. Mówili mi, że będą tutaj czuwać, będą się modlić. Chcą być z Ojcem Świętym, jak długo się da. Policja nikogo nie wpuszcza tutaj na plac bezpośrednio przylegający do kurii i do kościoła franciszkanów. Jest coraz więcej policjantów. Rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji powiedział mi, że będzie ich coraz więcej, bo policji zależy na tym, aby nic nie zakłóciło spokoju Ojca Świętego. Byłam też w kościołach, które przylegają tutaj do rynku i do kurii. W tych kościołach, w których Ojciec Święty miał się ewentualnie dziś po południu pojawić, tam też są już ludzie i też już się modlą w intencji Ojca Świętego i modlą się za jego zdrowie. Z ostatnich informacji, które udało mi się uzyskać, wynika, że Ojciec Święty odprawił w swojej rezydencji mszę świętą w intencji archidiecezji krakowskiej. Duchowo modlił się i duchowo był z uczestnikami mszy na Błoniach. Być może świadczy to o tym, że Ojciec Święty czuje się już znacznie lepiej. Na razie nie wiadomo, czy program pielgrzymki ulegnie zmianie, czy Ojciec Święty pojedzie jutro do Nowego Sącza i do Wadowic, ale oczywiście o tych wszystkich sprawach będziemy Państwa na bieżąco informować. Katarzyna Kolenda-Zaleska, Wiadomości, Kraków. O chorobie papieża pielgrzymi na Błoniach dowiedzieli się kilkanaście minut przed mszą. Moi bracia i siostry, wczoraj śpiewaliśmy, witając Ojca Świętego, śpiewaliśmy, witając Go w Jego domu, mówiąc Mu, że jest u siebie. Nasze myśli teraz kierują się ku Ojcu Świętemu, który, powtarzam, o tej porze będzie u siebie w kaplicy domu biskupiego, odprawią mszę świętą, łącząc się
z tą wielką intencją, którą nam podaje. Chciałbym, żebyśmy teraz w myślach patrzyli teraz na ten dom biskupów krakowskich, żebyśmy patrząc na Ojca Świętego uczestniczyli w tym pozdrowieniu, jakie składa Ojcu Świętemu Kościół krakowski. Jest nam bardzo przykro z tego powodu, że papież jest chory. Nie dlatego, że nie przyszedł, tylko dlatego, że cierpi. Ale mimo wszystko jesteśmy z papieżem. Razem z nim tam i tutaj, na tym placu. We mszy świętej na Błoniach, którą w zastępstwie nieobecnego Jana Pawła II odprawił watykański sekretarz stanu kardynał Angelo Sodano, wzięło udział ponad 1,5 miliona wiernych. Na placu celebry jest Iwona Maruszak. Gdy 1,5-milionowy tłum na krakowskich Błoniach dowiedział się, że Ojciec Święty jest chory i nie przyjedzie, nagle nastrój radosnego oczekiwania zmienił się w pełną skupienia ciszę. W strugach ulewnego deszczu widziałam wiernych, którzy płakali razem z krakowskim niebem. Ludzie, z którymi rozmawiałam, powtarzali te same słowa. Boimy się, martwimy się, modlimy się za Ojca Świętego. W pełnym skupieniu, w absolutnej ciszy wierni wysłuchali też homilii, którą w imieniu Ojca Świętego wygłosił kardynał Franciszek Macharski. I jakby specjalnie na ten dzień była ona poświęcona 10 wiekom Kościoła na krakowskiej ziemi. Ojciec Święty mówił o wielkich dokonaniach krakowskiego Kościoła. Wzywał, abyśmy u progu trzeciego tysiąclecia pamiętali o tym dziedzictwie. Słowa w papieskiej homilii były tak ciepłe, jak ciepłe są związki Ojca Świętego z Krakowem i z krakowskim Kościołem. Tu spędził bowiem 40 lat. Nagle cisza jednak została przerwana. Została przerwana radośnie i entuzjastycznie, a stało się to wtedy, kiedy kardynał Franciszek Macharski zaczął odczytywać pozdrowienia od Ojca Świętego. A ja mam dla was wiadomość. Przyszła informacja. Ojciec Święty słucha nas w tej chwili. W kościołach w całej Polsce wierni modlą się za zdrowie papieża. Na wieść o chorobie Ojca Świętego w Wadowickiej Bazylice Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, którą miał jutro odwiedzić papież, rozpoczęły się modły o jego powrót do zdrowia. Modlimy się do Boga w intencji papieża i prosimy Go, aby przywrócił zdrowie Janowi Pawłowi II, mówią wadowiczanie. Wierzą, że Ojciec Święty wyzdrowieje i odwiedzi swe rodzinne miasto. Pomimo smutku są pełni nadziei. Jutro powinno już wyjrzeć słońce, będzie cieplej. Ojciec Święty powinien odpocząć po trudach pielgrzymki. Dobrze, gdyby przez jeden dzień mógł poleżeć, mówią. Ale próba orkiestr i chórów. Niech pięknie nam przygrywają. Ja już naprawdę im biję brawo. Więc panowie, proszę mnie jeść. Witam państwa z Gliwic. Ojca Świętego w Gliwicach nie będzie, ale pielgrzymi już są i pozostaną na pewno. My ich spotykaliśmy po drodze, w kościołach, na trasie. Ci, którzy wiedzą, że Ojciec Święty się rozchorował, mówią, że i tak pójdą do Gliwic, ponieważ to dobre miejsce, aby się za Ojca Świętego pomodlić, a będzie tej modlitwy potrzebował, choć wielu spośród pielgrzymów w te wieści nie chce uwierzyć. Słyszeliśmy też i takie głosy. To dobrze, że Ojciec Święty do Gliwic nie przyjedzie, bo gdyby to miało stanowić zagrożenie dla jego zdrowia, to lepiej, żeby pozostał w Krakowie. Nikt tu nie ukrywa wielkiego zawodu, bo to miała być wielka uroczystość dla tej młodej diecezji, ale pielgrzymi chyba się z tym pogodzili i nadal przybywają. W tej chwili jest ich tu z całą pewnością kilkaset tysięcy. Z Gliwic dla Wiadomości Marek Czyż. Dziękuję bardzo. Teraz inne informacje. Kolumna 11 rosyjskich wojskowych pojazdów zaopatrzeniowych wyruszyła z Bośni w kierunku Kosowa. Transport żywności, wody i paliw jest przeznaczony dla 200 rosyjskich żołnierzy stacjonujących od soboty na prysztyńskim lotnisku Slatina. Status rosyjskich komandosów jest nadal niejednoznaczny. Wkroczyli do Prisztyny bez uzgodnienia, wyprzedzając jednostki NATO. Kontrowersje dotyczące udziału wojsk rosyjskich w międzynarodowych siłach pokojowych w Kosowie mają zostać rozstrzygnięte do końca tygodnia. Jutro szefowie amerykańskich resortów spraw zagranicznych i obrony, Madeleine Albright i William Cohen, pojadą do Helsinek na negocjacje ze swoimi rosyjskimi odpowiednikami, Igorem Iwanowem i Igorem Siergiejewem.
Sprawa udziału rosyjskich wojsk w misji pokojowej w Kosowie była też tematem rozmowy prezydenta Jelcyna z premierem Stiepaszynem. Moskwa nie zgadza się, żeby jej żołnierze w KFOR służyli pod dowództwem NATO. Zachód argumentuje, że operacja kosowska wymaga bezwzględnie jednolitego dowództwa. Zaostrza się protest pielęgniarek. W Warszawie, Kielcach, Białymstoku, Poznaniu i Szczecinie okupują budynki kas chorych. Zapowiadają też inne formy protestu. O 8:30 pielęgniarki ze szpitala Orłowskiego.